obecnych czasach na skutek działalności człowieka nie ma już bezpiecznych ujęć wody. Ich skażenie może nastąpić w każdym momencie, bez względu na to, czy jest to ujęcie powierzchniowe, infiltracyjne czy głębinowe. I chociaż woda ujmowana podlega kontrolom, to są one wykonywane w określonej częstotliwości i w ograniczonym zakresie. Takie kontrole nie dają zatem pewności, czy ujmowana i uzdatniana w danym momencie woda nie zawiera niepożądanych zanieczyszczeń. Chcąc mieć pewność, że dostarczana woda jest zdatna do użycia, konieczne jest zastosowanie Symbio, systemu wczesnego ostrzegania przed incydentalnym zanieczyszczeniem wody pitnej, którego bioindykatorami są małże. Pozyskiwanie małży odbywa się z czystych jezior o uregulowanej zlewni. Tylko 8 dokładnie wyselekcjonowanych osobników trafia do specjalistycznego zbiornika Symbio. Aklimatyzacja małży przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych specjalistów i trwa 2 tygodnie. Po tym czasie małże wraz z systemem biomonitoringu Symbio trafiają na obiekt stacji uzdatniania wody, by stać na straży jakości wody pitnej. Dlaczego małże stały się elementem systemu monitoringu wody ujmowanej? Wszystko zaczęło się już w starożytności, gdzie Rzymianie wykorzystywali pstrągi do kontroli jakości wody. To początki bioindykacji, metody wykorzystującej organizmy żywe do oceny stanu środowiska. Takimi organizmami są również małże, które zastosowano w Symbio. Praca małży w systemie Symbio polega na codziennym filtrowaniu wody celem pozyskiwania zawartego w niej pokarmu i tlenu. Osobniki żyjące w specjalnych zbiornikach podłączone są do systemu komputerowego i przekazują informacje o jakości wody co 1 sekundę 365 dni w roku. W przypadku nagłego pojawienia się w wodzie związków toksycznych, małże szybko i jednoznacznie zamykają swoje muszle, a system generuje alarm. Dzięki takiemu działaniu system Symbio eliminuje ryzyko dostarczenia skażonej wody do użytkowników. Z systemu Symbio korzystają przedsiębiorstwa wodociągowe od najmniejszych po największe polskie wodociągi, bez względu na sposób ujmowania wody. Z tego powodu Symbio zyskało uznanie w całej Polsce, ale też poza granicami kraju. Świadczą o tym zarówno liczne nagrody, jak również bezpieczeństwo, którego doświadcza ponad 10 milionów ludzi, użytkujących codziennie wodę monitorowaną przez system biomonitoringu Symbio.